Olej grycynowy, właściwości i działanie. Olej rycynowy, czyli olej, który powstaje z nasion rącznika pospolitego. To jest druga część, ponieważ w pierwszym materiale o oleju rycynowym poruszyłem temat, jak stosować olej grycynowy, jak wykorzystywać jego właściwości. Oczywiście zapraszam na tamten materiał. A dzisiaj jakie właściwości i jakie działanie wykazuje olej grycynowy. Zacznijmy od tego działania, które wymieniane jest, można powiedzieć najczęściej, kiedyś przynajmniej było wymieniane najczęściej. I to zastosowanie wówczas było najważniejszym elementem olejku rycynowego. Olej rycynowy ma działanie podrażniające na nasze błony śluzowe w naszym układzie pokarmowym. Po prostu podrażnia błony śluzowe naszych jelit, co przekłada się na wzmożoną perystaltykę jelit. Więc działa przeczyszczająco. I to właśnie działanie, ta właściwość oleju rycynowego kiedyś i niekiedy dzisiaj była bardzo szeroko stosowana, na przykład przy zaparciach, przy problemach z naszym układem pokarmowym. Ale olej rycynowy to coś o wiele, wiele lepszego, ponieważ w świetny sposób wpływa na nasze włosy, skórę, paznokcie i może być świetnym elementem dbania o nasz wygląd, o, naszą, o pielęgnację naszego ciała. Tak to ujmijmy. Tutaj od razu jeszcze raz zaproszę na mój materiał, jak stosować olej grycnowy, tam wyjaśniam, w jaki sposób tak najprościej można go stosować. Zacznijmy od tego, że olej grycnowy w bardzo pozytywny sposób wpływa na kondycję naszych paznokci, wzmacnia je, poprawia ich wygląd. Kiedy mamy z nimi problemy, są łamliwe, źle wyglądają, wówczas olej grycnowy może być dla nich ważnym wsparciem. Fajnie wpływa też oleje grycynowy na naszą skórę. Staje się ona miększa, gładsza, wygląda na młodszą, zdrowszą. Olej rycynowy ją oczyszcza, regeneruje, powoduje, że jest bardziej jędrna i elastyczna. Polecany też jest na niektóre problemy skórne, np. Na, na rozstępy, oparzenia słoneczne, infekcje skóry oraz co dla wielu osób jest bardzo ważne. Olej rycynowy ma działanie opóźniające powstawania zmarszczek. Po prostu wynika to z tego, że ten olej rycynowy powoduje, że nasza skóra jest jędrniejsza i bardziej elastyczna. Olej rycynowy wzmacnia też nasze włosy, brwi i rzęsy, zwłaszcza gdy one są w jakiś sposób osłabione. Włosy są mocniejsze, bardziej liśniące i, nie, i można wyeliminować dzięki olejkowi rycynowemu dużo problemów z tymi włosami. Do tego oczywiście olej rycynowy może być stosowany na skórę naszej głowy, co też wpływa w sposób pozytywny na nasze włosy. Olej rycynowy może być też stosowany na bóle stawów, bóle mięśni. Po prostu możemy za pomocą olejków rycynowych, olejka rycynowego robić okłady. Możemy robić też okłady na ból pleców, ból głowy, ból brzucha, najlepiej jak są to takie ciepłe okłady. Oczywiście są też przeciwwskazania. Możemy być uczuleni na oleje grycynowy. Uwaga, kiedy mamy poważne problemy z układem pokarmowym, ale oczywiście, jeśli mamy poważne problemy, to przed zastosowaniem takich rzeczy, jak na przykład olej grycynowy, pytamy się specjalisty. Więc, jak widać, olej grycynowy ma dosyć szerokie zastosowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o kosmetyki, o pielęgnację naszego ciała i naprawdę warto go stosować. Zapraszam jeszcze raz, nie wiem już który, na materiał, gdzie tłumaczę, jak stosować olejek rycnowy. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.